Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mateusz Morawiecki cieszy się z dwukrotnego złamania ręki przez Roberta Kubicę. W najnowszym odcinku serialu, nie wiem czy pan seriale ogląda, Taśmy Prawdy, w Realu Orlen tuż po premierze owego odcinka deklaruje 40 milionów złotych sponsoringu dla kierowcy. Przypadek? No na pewno, no nie sądzę, tak się odpowiada na takie pytanie. No sprawa bardzo bulwersująca, bo oczywiście mamy co kilka dni kolejny nowy odcinek serialu pod tytułem Taśmy Morawieckiego, z których to taśm wyłania się ktoś zupełnie inny niż... Pan unika słowa taśmy prawdy. A proszę bardzo, taśmy prawdy, tak. Ale to uważam, że jest takie już bardzo polityczne określenie, tak, które niewiele znaczy. To na pewno są taśmy prawdy o Morawieckim. I ma z tym ogromny problem, dlatego że budował przez kilka lat wizerunek kogoś zupełnie innego. Natomiast ta ostatnia taśma, gdzie się cieszy ze złamanej ręki Roberta Kubicy, no to no ja nie znam nikogo. Znaczy naprawdę różnych ludzi w życiu poznałem, byłem tu i tam i nie poznałem nikogo, kto by w najbardziej prywatnej rozmowie, nawet wypiwszy, rozumiem, że w tej sowie nie brakowało też i alkoholu premierowi. Bywał pan tam? Nie, nigdy tam nie byłem. Nawet jak była tam karczma słupska, to też tam nie byłem. W ogóle jakoś to nie ta część Warszawy. Ale przerwałem. Natomiast nie poznałem nikogo, kto by coś takiego powiedział, że się cieszy, że ktoś złamał rękę. W związku z tym PR-owcy premiera uznali to za ogromny kryzys, stąd ta zdumiewająca akcja, spotkanie z Robertem Kubicą, Robert Kubica w Orlenie i nagle deklaracja. No wygląda to jak, przepraszam za słowo, przekupienie, bo ja nie chcę tutaj Roberta Kubicy w ogóle w jakimkolwiek złym świetle stawiać. Mam ogromną do niego sympatię, szacunek, zrobił bardzo dużo. Byliśmy wszyscy przerażeni po tym jego wypadku, końcu kariery i mam ogromny podziw do tego, jak próbuje wrócić, tak? To jest tak naprawdę takie bardzo epickie, że no, upadł jako zawodnik Formuły 1 i próbuje, walczy i ten Morawiecki w tym wszystkim z tymi jakimiś państwowymi pieniędzmi, wydaje mi się, że na dłuższą metę jest to coś, co dyskwalifikuje Morawieckiego. Mogliście zakończyć ten serial, mieliście na to czas, nie ma pan wyrzutów sumienia, że nie udało się waszemu rządowi wykryć tego źródła, sprawdzić, dotrzeć do osoby, kto to ma, ministrowi sprawiedliwości albo prokuratorowi generalnemu. No prokuratura prowadziła śledztwo, służby również. Dwóch prokuratorów również się zajmowało za czasów PO-PSL tak, tą sprawą. Trochę mało. Natomiast najwyraźniej to jest tak, że ten dysponent taśm jest dysponentem jakoś tam politycznym, związanym z obecnie rządzącymi, bo można mamy, to było złapać. Mamy sytuację, no widać nie złapano, widać za słabo działano, albo nie zakładano najczarniejszych scenariuszy, że jakieś środowisko przeciwne obecnej władzy używa tego jako narzędzia politycznego. Śledztwo się zamknęło na kelnerach i zleceniodawcy nagrań, a najwyraźniej to już dzisiaj widać, że te taśmy jeszcze są w różnych innych miejscach, bo przecież mamy taką sytuację, w której jeden z portali co kilka dni legalnie, bo biorą to za zgodą sądu, z akt śledztwa, z tego, co właśnie ustaliła prokuratura, publikuje pewne rzeczy, a prorządowa telewizja natychmiast odpowiada taśmami, których chyba nie ma w tym sądzie i nie ma w prokuraturze. Więc zgodnie ze starą rzymską zasadą, ten jest winien, kto ma z tego korzyść. Wyraźnie widać, o co tutaj chodzi. I ta odsłona dotycząca Morawieckiego, wydaje mi się, też jest jakimś elementem walki wewnątrz PiS-u. Korzyść ma z tego też Rosja i taki wątek też się pojawia. No na pewno wszyscy, którzy źle życzą Polsce, mają z tego korzyść, ale dzisiaj tak naprawdę ważna jest jedna rzecz. Oczywiście służby powinny działać, wątpię, czy służby pisowskie jakoś się tą sobą zajmują. Ważna jest jedna rzecz, kto jest premierem Rzeczypospolitej? Czy Marek Falenta powinien być w więzieniu? No jeśli sąd go skazał, a skazał, no to chyba nie ma co do tego wątpliwości. Który z tych Mateuszów Morawieckich, pana zdaniem, to ten dr Jekyll, a który to Mr. Hyde? Ten wtedy, tu wyjaśnienie, dr Jekyll to naukowiec, Mr. Hyde to taka mroczna dusza. Ja widzę tylko Hyde'a już w tym momencie, bo i wtedy, i teraz. Znaczy tak naprawdę... No jak to? Hyde nie wprowadziłby Polski do Unii Europejskiej, Hyde nie pozyskałby gigantycznych pieniędzy, nie zbudował dróg, których nie było. Baron Münchhausen tutaj
jakby inna postać, który się wyciągał za włosy z bagna i się cały czas chwalił, no to przecież cała Polska śmiała z tego wprowadzania do Unii. Znaczy, jakikolwiek był tego prawdziwy kontekst, że gdzieś tam pracował, zabrzmiało to bardzo śmiesznie. I mamy premiera skazanego za kłamstwo przez sąd, premiera, który opowiada niestworzone rzeczy na licznych wiecach i tak naprawdę, no, można by powiedzieć potocznie, pokarało go za to, tak? Bo okazuje się, że parę lat temu był kimś zupełnie innym i okazywał się jakimś wilczym liberałem, wilczym kapitalistą, pełnym pogardy dla ludzi. Ja rozumiem, że różne wilczy rzeczy się mówią. Wilczy liberał, wilczy kapitalista to takie słowa, których bym się prędzej spodziewał po Prawie i Sprawiedliwości. No właśnie, i na tym polega problem. O Platformie tak że mówili. PiS uczynił swoją twarzą, uczynił swoim liderem kogoś, to kompletnie do nich nie pasuje. Jest milionerem, był prezesem zagranicznego banku, nic nie mówił o żadnej repolonizacji, nic mu nie przeszkadzało, że miliony zysku z tego banku, czy setki milionów są transferowane poza Polskę. W związku z tym to jest problem niewiarygodności. Kiedy Morawiecki będzie jest niewiarygodny. Wniosek o wotum nieufności premiera Grzegorz Schetyna. Mamy posiedzenie i na pewno ten wniosek będzie, posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu i wtedy decyzja, bo musimy tutaj odpowiednio w tym kalendarzu sejmowym się zmieścić. To jest bardzo poważna rzecz i mamy dobre doświadczenie z wnioskiem o wotum nieufności wobec Beaty Szydło, bo jakie rano go złożyliśmy. Była premierem. No i, a wieczorem już ją prezes Ale nie, odwołał. Nie dzięki wam. A to nie wiem, czy nie dzięki nam. W każdym razie, jeśli nawet to był zbieg okoliczności, to bardzo pozytywnie dla Polski i spodziewam się, że prezes... Beata Esz, sąd w Oświęcimiu uznał, że tylko tak można mówić, bo nie zgodził się na podawanie danych. Uczestniczki nie wiem, jak procesu to... w sprawie wypadku kolumny rządowej nie wiem, jak to, nie wiem, jak to skomentować. To jest właśnie też taki przykład kompletnej niewiarygodności polityków obozu rządzącego, bo Beata Szydło, będę tak mówił, proszę pozwolić, jako premier zapowiedziała w Sejmie, że to jest jej osobista sprawa, żeby nikt nie został skrzywdzony tym śledztwem, że ona doprowadzi do tego wyjaśnienia. A co się działo? Kolejne prokuratury i prokuratorzy, przerzucanie tego jak gorącego kartofla, próby ucieczki od odpowiedzialności. I naprawdę zobaczyliśmy tutaj to absurdalne, rozdęte państwo PiS-u. No jakoś ja tego nie rozumiem, dlaczego premier musi jeździć z 11 ochroniarzami po Polsce, no gdzie nie ma zagrożeń typu terrorystycznego. I ta kolumna najeżdża na człowieka w skromnym samochodzie, ministrowie rządu, premier Szydło natychmiast ogłaszają go winnym i cała ta historia się tak zaczęła. Zostawmy, wróćmy do Grzegorza Schetyny. Mówiłem w Poznaniu, zapowiedział wniosek o wotum nieufności. W Poznaniu też mówił o Szarańczy. Premier to kłamca, tchórz, do tego konwój wstydu, to co Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska postanowiła ścigać się z PiS-em na populizm, bo mam takie wrażenie, że w tej kategorii raczej nie wygrać. No nie wygramy, no bo prezes to mówił po co się ścigać? O mordercach, kanaliach, natomiast twardy język opisu, jak sądzę, jest konieczny. I tutaj ja siedziałem na sali i wcale nie miałem takiego odczucia, że coś tu jest za daleko powiedziane. Szarańcza? No Szarańcza, 27 razy w Biblii jest mowa o szarańczy. To jest takie biblijne stworzenie. Porównanie. No, no jest mało przyjemne, ale PiS też jest mało przyjemny. Naprawdę wydaje mi się, że po 3 latach rujnowania konstytucji, pozycji Polski w Unii, rujnowania kolejnych instytucji, jakieś robienie problemu z tego, że Grzegorz Schetyna powiedział szarańcza, czy kłamca i tchórz o premierze, jest naprawdę przenoszeniem dyskusji na pole, którego tak faktycznie nie ma. Ja mówię, prezes Kaczyński mówił do nas mordercy, wiceminister Kownacki mówił, że mamy krew na rękach. Już nie mówię o gorszych sortach, gestapach, zdradzieckich mordach i wszystkich tego rodzaju wypowiedziach. To po co się ścigać w tej kategorii? Ale my się nie ścigamy. My musimy mówić też do naszych wyborców. Takim językiem? Ale panie doktorze, dziś jestem w eleganckim programie tutaj u pana i w redakcji gazety. Natomiast całe dnie spędzam na ulicach z naszymi kandydatami, rozmawiając z ludźmi, którzy mówią tak, za mało robicie, za miękko mówicie, musicie być wyraziści, musicie pokazać, że jesteście twardzi, że potraficie odbić Polskę PiS-owi dla demokracji, dla konstytucji. Więc naprawdę rozlazłością daleko nie zajedziemy. Ponad 100 pism od branż hutniczej, stalowej, paliwowej znaleźli urzędnicy Ministerstwa Finansów. Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie urzędniczym Andrzeja Parafianowicza. Macie poczucie winy, że nie udało się VAT-u uszczelnić przez 8 lat? No ale przecież te wszystkie uszczelnienia, którymi też się PiS chwali,
to jest końcówka naszych rządów i właśnie jednolity plik kontrolny, odwrócony VAT, różne rozwiązania uszczelniające pochodzą z tego czasu, z końcówki rządów, więc problem został dostrzeżony. Ja nie wiem, kto jakie pisma napisał. Ja myślę, trzeba pytać może ministra Parafianowicza czy ministrów finansów ówczesnych. Ja mogę powiedzieć, w Ministerstwie Obrony do ministra obrony wpływało około 1000 pism tygodniowo w różnych sprawach i tak dalej. Jakiś aparat nad tym pracuje. Żadnych wyrzutów sumienia. Nie. Jeśli coś działało źle, to trzeba umieć o tym powiedzieć. Natomiast dziś, to działało z tego, źle? Dziś z tego jest robiony wielki problem. Dziś, gdy dziura w VAT-cie jest taka sama, identyczna, jeśli brać pod uwagę tę nieszczelność, jak była parę lat temu, bo tu trzeba wziąć pod uwagę wzrost gospodarczy i skutki tego uszczelnienia, ale jednak, o którym mimo mówimy. Mimo wszystko, nawet według sprzyjających Platformie Obywatelskiej ekonomistów, to kilkanaście miliardów złotych więcej. Niebagatelna kwota. No to są skutki tego właśnie uszczelnienia. Znaczy, ja nie mówię, że było wszystko. Nie zajmowałem się tymi sprawami. Nie chcę tutaj się stawiać w roli takiej to nie ja i tak dalej. Raczej byłem tym, który wydawał budżet jako minister obrony, a nie ten, który te pieniądze zdobywał. Natomiast pracując 8 lat w rządzie, wiem, że rzeczy nie są czarno-białe, proste i tak dalej. I że to niech eksperci, nawet niech ta komisja śledcza, która teraz się boi spotykać z Rostowskim, tak, przesłuchali członka Rady Programowej PiS-u, profesora Modzelewskiego i jakoś Parafianowicza, Rostowskiego, innych nie wołają na spotkania. Niech o tym rzetelnie rozmawiają. Natomiast nie jest dla mnie argumentem to, że były różne pisma i ktoś teraz wyciąga te pisma i próbuje z tego budować taką tezę, że nie chcieliśmy, żeby były większe podatki. Oczywiście, że chcieliśmy, była tak trudna sytuacja, wielki kryzys finansowy, kryzys w strefie euro, że każde pieniądze do budżetu były ważne. Ale nie wpływały. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, najprawdopodobniej wygra już w pierwszej turze wybory na prezydenta Łodzi samorządowe. Wy zapowiadacie, Platforma zapowiada, że zajmie się sprawą Hanny Zdanowskiej. Zdążycie przed komisarzem, bo zdaje się, że Jacek Sasin już zadecydował. No ale my... Szef kancelarii. Jacek Sasin jest szefem komitetu stałego, więc ja odbieram to... Sekretarz stanu w kancelarii. Jego podróże jako takie podróże polityczne, bo zapowiedział, że wojewodów będzie komisarz, spotkał się z wojewodów w tej sprawie. Panie redaktorze, sam tym się zajmowałem, wojewodów i tego rodzaju sprawy prowadzi minister spraw wewnętrznych i administracji. Więc myślę, że specjalnie tutaj minister Sasin jako taki człowiek od trudnych zleceń, bo się zajmował już Wielką Warszawą, taki propagandzista też, to jest obecny bardzo silnie w mediach, zajął się też i Łodzią. I jak się zajął Łodzią, to z powodu tego, że się straszy Zdanowską tym, że nie będzie prezydentem, 8% ludzi w Łodzi się zdecydowało jednak na nią głosować. Widziałem takie dane. Więc nasze zajmowanie się Hanną Zdanowską dotyczy bardzo mało istotnej sprawy w kontekście jej kandydowania, bo chodzi o jej członkostwo no dobrze, w Platformie. Jest skazana prawomocnym wyrokiem, kandyduje na prezydenta i sam Piotrowicz prowadził poprawkę taką w 2010 roku. Chyba tego żałuje, że ktoś skazany na grzywnę może dalej pełnić funkcję. No i tyle. Wrócimy do Łodzi. Mam nadzieję, że zdążymy. Najpierw chciałbym, żebyśmy trochę na północ się przenieśli. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, Jerzy Wilk z PiS wbijają łopaty. To nie wiem, czy to teraz idąc za ciosem trochę i logiką tamtej strony, nie jest to rozpoczęcie budowy bez pozwolenia. No ale zorientowano się, że to jest taka Przekop lipa Mierzei Wiślanej. I nazwano tę uroczystość wbiciem ostatniego kołka, który będzie znaczył tę trasę. Nie wiem, czy to prezesowi powiedziano, bo prezes używał takich sformułowań, rozpoczynamy przekop, więc może jest chroniony przed prawdą przez swoje otoczenie. I prezes ma taką słabość do Elbląga, bo kiedyś był senatorem, dawno tak temu, w pierwszej kadencji, czy w ogóle chyba w dziewiątej kadencji jeszcze tego Sejmu tak zwanego kontraktowego. I przygotowano mu taką sentymentalną rekonstrukcję, w której on kopie gdzieś na plaży, nie ma pozwolenia, nie ma terminów, nie ma przetargu. No taka propagandowa lipa. Natomiast w rządowej telewizji zawsze ja widziałem sam pasek, rozpoczęto przekop, tak? Zawsze można powiedzieć, że budowali sobie zamki na piasku. Obiecałem, że wrócę na koniec do Łodzi, to wracam. Pan jest team Miś Kolargol czy Misiu Szatek? No, jako dziecko oglądałem obydwie bajki.
ale mimo wszystko Misiu Szatek to taka bardziej męska bajka była. Komornicy weszli do semaforu. No to fatalnie, fatalnie. Wolałbym, żeby minister kultury, pan Gliński, zamiast wydawać 500 000 000 zł do Liechtensteinu na obraz, który i tak w Polsce wisi i tak go nie można wywieźć, ratował właśnie takie perełki polskiej kultury, no, ale ważne dla milionów Polaków. Perełka. No ale Misiu Szatek mimo pewnych akcentów perelowskich jest dobrem ogólnonarodowym i sądzę, że jeszcze przez długie lata będą ludzie wychowani na Misiu Szatku. Czyli raczej team Misiu Szatek. Nie chcę ty zawoływać Misia Koragula. Nie namówi mnie pan redaktor to na to. Polsko-francuska produkcja no, była wtedy. Dobra, no, ale być może my na podwórku ją odbieraliśmy już jako taką dziewczyńską. Ja jestem team Misiu Szatek jednak. Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, poseł Platformy. Tu się zgadzamy, dziękuję. Dziękuję panu bardzo, państwu również.